Na międzynarodowych targach jesiennych w Poznaniu dominowała polska oferta eksportowa. Konfekcje Made in Poland nosi się w wielu krajach. Przemysł obuwniczy zaprezentował liczne wzory, ale nie wszystkie z nich, zwłaszcza damskie, odpowiadają polskim i zagranicznym gustom. Nowość. Myjnia i suszarnia do naczyń. Na razie eksportem spłacamy zakup licencji. Kuchnie gazowe to tradycyjny artykuł naszego wywozu. Sporo nowości pokazał przemysł elektroniczny. Rozpoczęliśmy jako pierwsi wśród krajów RWPG produkcję kalkulatorów. Może ułatwią kalkulacje również naszych obrotów z zagranicą. Miliard złotych dewizowych wyniosła na targach wartość polskich transakcji eksportowych. Za pół miliarda zakupiliśmy towarów zagranicznych. W Czarnowcu powstaje elektrownia szczytowo-pompowa. Nazwa tajemnicza, zasada prosta. W ciągu dnia turbiny pompują wodę z jeziora do zbiornika górnego, a w godzinach wieczornego szczytu woda spływa z powrotem do jeziora, napędzając turbiny. Trwa właśnie budowa zbiornika górnego. Na placu budowy ludzi nie za wiele. Braki kadrowe trzeba naprawiać sprawną organizacją pracy. Sprowadzono nowoczesny sprzęt. Niestety wiele wywrotek stoi bezczynnie, bo Bumar nie zapewnił dostaw części zamiennych. Ważny element tego rodzaju elektrowni to rurociągi. Zastosowano pomysł racjonalizatorski, montaż rur za pomocą koparki. Autorem pomysłu jest Leszek Musiał, operator koparki. Wytyczanie terenu przyszłej siłowni. 680 MW elektrownia żarnowiecka zasili przemysł i miasta Wybrzeża Gdańskiego. Jedni hodują kury, inni kanarki. A właściciel zamku Chilham Castle w Anglii postanowił dowieść, że można oswoić nawet orły. W zamczysku żyje kilkadziesiąt okazów tego dumnego ptactwa, które poddaje się systematycznej tresurze. I oto wyniki. Niektóre orły znacznie obniżyły swoje loty i nie oddalają się poza obręb zamkowego podwórka. Naukowo udowodniono, że te wolne i rzekomo niepokorne ptaki można doskonale ujarzmić. Każdy orzeł, gdyby nawet latał bardzo wysoko, zawsze wraca do swojego pana po to, żeby jeść mu z ręki. Przybywali na stadion już od południa. Uzbrojeni w piszczałki, trąbki, a niektórzy i w te inne rzeczy do trąbienia. No, z tymi środkami dopingującymi trzeba się rozstać na czas meczu. Prawdziwemu kibicowi i bez tego starczy animuszu. Kto o tym wątpi, temu pan władza wyperswaduje.
Tomasz Hopfer i Włodzimierz Korcz uczą, że siebie samych i naszą drużynę można rozgrzać również piosenką. Początek wielkiego widowiska. Trenerzy Kazimierz Górski i Andrzej Strejlał uczynili wszystko przed meczem. Teraz można już tylko zaciskać kciuki. Holenderski trener Knobel pewny zwycięstwa. Czy nasi chłopcy potrafią zachwiać tę pewność? Bramkarz von Beveren kapituluje po raz czwarty. W świat idzie sensacyjny wynik. Polska rozgromiła wicemistrza świata 4-1.